potop. Analiza sceny rozstrzelania Kmicica. Zaproszenie do Kejdan od księcia przywożę. Filmowa adaptacja Potopu w reżyserii Jerzego Hoffmana ze zdjęciami Jerzego Wójcika wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym od ekranizacji pozostałych części trylogii Henryka Sienkiewicza. Zaszczyt to dla nas niemały. W Potopie pojawia się wiele dodanych, krótkich scen, których nie ma w pierwowzorze literackim. Więc to przymus? Są one ważnym elementem wzbogacającym estetykę filmu. Mamy do Kejdan jechać. Dają także widzom możliwość pogłębionego odbioru potopu. A mówiłam, uciekajmy, bo nas tu nie zostaną. Jedną z takich scen zajmiemy się w tej analizie. Zwiąże nas, panie oficerze. Bohater filmu przyjeżdża do Billewicz, gdzie schroniła się Oleńka, by na rozkaz księcia Radziwiła przewieźć ją do Kejdan. Czy ty zdrajcą mnie nazywając? Ale do Kejdan pojedziesz. Nie pojedziemy. Kmicicowi nie udaje się jednak zabrać Oleńki, ponieważ do dworu przyjeżdżają w tym samym czasie pułkownicy uwolnieni dzięki fortelowi Zagłoby. Panno. Za dwa pacierze masz być w klasę. Drogę! A dokąd to, panie kawalerze? W filmie do sceny rozgrywającej się we wnętrzu dworu zostało dodane liczące 5 ujęć, krótkie uzupełnienie, dodatkowa scena, której nie ma w powieści Henryka Sienkiewicza. Wówczas byłeś zabijaką. Dzisiaj już jesteś niegodzien, aby ci uczciwy człowiek pole dawał. A to czemu? Boś zdrajca. Dodana przez twórców filmu scena pojawi się na końcu tego materiału. Ponieważ jest bardzo krótka, konieczne staje się wcześniejsze przedstawienie jej analizy. Mości panie pacierz, mów zamiast o prawo pytać. Jest to wprowadzona za pośrednictwem montażu równoległego scena, w której Kmicic, jako zdrajca, ma zostać rozstrzelany. Bywaj! Wziąć go! Wyprowadzić za ostatnią stodołę i kulę w łeb! W scenie, która za chwilę się pojawi, Kmicic, stojąc przed żołnierzami, kierującymi już w jego stronę broń, patrzy przed siebie. Widzi łąkę, a na niej dwa konie, siwego i karego. Można w tych kilku ujęciach zobaczyć tylko łąkę i konie, ale można też dostrzec dużo więcej. Siwy i kary koń to pojawienie się barw białej i czarnej wraz z ich znaczeniami symbolicznymi. Reprezentują one dobro i zło, światło i ciemność, dobre i złe czyny człowieka. Te dwa konie na łące można odebrać jako ukazanie w obrazie filmowym rachunku sumienia, który czyni spodziewający się śmierci Kmicic. Zostaje ukazany proces zachodzący w jego świecie wewnętrznym. W tej scenie zewnętrzny świat otaczający bohatera wyraża to, co dzieje się w świecie duchowym filmowej postaci. Mógłbyś się choć przeżegnać! Nie twoja sprawa, pachołku. Dawać!